Cześć, tu Natalka i Kuba. W tym roku byliśmy bardzo grzeczni, więc od rodziców dostaliśmy kłada. Chciałabym wam o nim trochę opowiedzieć. To kład elektryczny 1000 W mocy firmy Nitro modelu Avenger. Kład przeznaczony jest dla dzieci do 8-9 lat. Natomiast wiek dolny nie jest ograniczony. Kuba, który ma 5 lat, radzi sobie doskonale. Obsługa tego kłada jest bardzo prosta. Zaraz wam pokażę. Tu macie kluczyk. Wsadzacie go w stacyjkę. U nas jest akurat tutaj. Wsadzacie i przekręcacie na bok. Tutaj wam się pokazuje, ile ma baterii. U nas jest do pełna. W kładzie macie automatyczną skrzynię biegów. Jak przekręcicie tutaj, będzie jechał do przodu. Tutaj na tyle, a tutaj taki na luzie, że jak się nawet ruszy, to on nie będzie jechał. Po lewej stronie macie włącznik świateł. Wystarczy przekręcić i macie zapalone światła. Kład wyposażony jest w hamulce tarczowe. Są one z przodu i z tyłu, tak jak w rowerze. Z jednej i z drugiej strony. Dobra, zaczynamy jazdy. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Koniecznie trzeba jeździć w kasku. W rękawiczkach powinno się jeździć i koniecznie w ciuchach, które można zabrudzić. Kask musi być dopasowany, więc dobrze byłoby, gdybyście kupili go w sklepie motocyklowym. Wtedy będzie miał certyfikaty i będzie dla was bezpieczny. No to ruszamy na przejażdżkę. Pamiętajcie, że nie jest to kład wyczynowy, więc nie można wjeżdżać w duże kałuże i błoto, ale za to w małych kałużach jest super zabawa. Ważne jest to, że ten kład jest lekki, więc nie niszczymy podłoża, po którym jeździmy. Gazu mocno. Za mało gazu. Zabawa jest super, ale pamiętajcie, żeby jeździć pod opieką dorosłych. My mamy taką umowę, że musimy jeździć tak, żeby rodzice nas widzieli. Pod nogą jest taki pedał i musicie go trzymać całą jazdę, bo jeżeli go puścicie, to kład pomyśli, że spadliście i automatycznie przestanie jechać. Tata ma taki kluczyk, którym może decydować, jaką prędkością będziemy jechać. Tryb pierwszy to do 10 km na godzinę, tryb drugi do 20 km na godzinę, a tryb trzeci to maksymalna prędkość, która zależy, ile kto waży. Kluczyk wkłada się pod siedzeniem i przekręca się różne tryby. Teraz pokażę wam, jak jedzie tryb najwolniejszy, czyli taki dla małych dzieci i do nauki. Tryb drugi dla takich starszych dzieci, które potrafią już panować nad kładem. I tryb trzeci, najszybszy, na nim trzeba uważać, bo kład jest naprawdę zrywny. Brudne dzieci, wesołe dzieci. Tata to rozumie, a mama nie do końca. Przyzwyczai się. Dlatego pamiętajcie, żeby mieć ciuchy, które można pobrudzić. Na koniec jazdy musicie zadbać o swojego kłada i wyczyścić go. Pamiętajcie jednak, żeby nie myć go myjką ciśnieniową, bo można uszkodzić kable. Wystarczy ciśnienie z kranu. Obczajcie bajer mojego kasku. Wyglądam jak pilot samolotu.